Cześć, Paweł Kamiński, poligamia.pl, to jest dniówka, witam Was serdecznie. Postaram się w skrócie przedstawić, co działo się dzisiaj na poligami i jeśli chodzi o mnie, to najważniejszą informacją było to, co pojawiło się tak koło południa i na co wszyscy czekaliśmy, a ja na pewno bardzo czekałem, zwłaszcza w świetle ostatnich plotek i rewelacji. Chodzi mi mianowicie o to, że Syndicate nie tylko będzie FPS-em, ale wreszcie mieliśmy okazję w niego zagrać. Maciu był w Londynie i grał w Syndicate'a. Zaprezentował Wam wrażenia z wersji singlowej i opowiedział, jak mu się ta gra podoba. Jest to zwykła strzelanina, nie ma co liczyć na kontynuację Deus Exa, ale jednak będzie miała pewne cechy, które sprawią, że jest unikalna i które sprawią, że warto na nią zwrócić uwagę. Maciu obiecał, że w ciągu paru najbliższych dni opowie Wam jeszcze, jak gra się w multi, bo w multi w koopie też pograł w Syndicate'a i całkiem mu się ta gra podobała. Ja przyznam, że jestem coraz bardziej zaciekawiony tym, co z niej wyjdzie. Drugim istotnym newsem, na który czekało wielu miłośników tej serii, jest recenzja NBA 2K, chyba wiodącej koszykówki na rynku w tej chwili. Ja się niestety nie znam, bo na koszykówce się po prostu nie znam. Grałem w nią, bo jestem wysoki, ale jakoś na komputerze i na konsoli zupełnie mnie to nigdy nie bawiło, więc nie grałem. Także jest to bardzo istotna informacja, jak Maciu ocenił NBA 2K. Możecie się przekonać na poligami w naszej recenzji. Poza tym kolejną bardzo ważną informacją jest to, co przekazała nam firma Nicolas Entertainment Group, chociaż nie przekazała tego specjalnie, bowiem jej PR-owiec napisał to na jednym z serwisów społecznościowych. Natomiast dowiedzieliśmy się o tym niejako, że nikt w Nicolasie nie za bardzo wierzył w te 10 milionów afterfoli. My też za bardzo nie wierzyliśmy w te 10 milionów afterfoli i cała akcja była obliczona tylko na to, żeby uzyskać niezbędny rozgłos. Więc to, że sprzedało się tam 17 tysięcy z hakiem, czy może trochę więcej, to było od początku przewidziane. No ale przyznacie, że kto miał usłyszeć o afterfolu i które serwisy miały napisać o afterfolu, te napisały i chyba cel został osiągnięty. Pytanie tylko, czy chcemy promocji, która wykonywana jest właśnie w ten sposób, że nieważne co mówią, byleby dużo mówili i robili dużo szumu. Jeszcze jedna istotna wiadomość, która rano, jak to się brzydko mówi, zrobiła mi dzień i rozbawiła mnie, to pewien człowiek, który postanowił zhakować osiągnięcie i medal w Gears of War i zbudował maszynę z Lego, która pomaga mu zdobyć ten medal. Dość bzdurny, bo polega on na użyciu 2000 razy przedmiotów w grze, więc przyznacie, że jest to coś dla tych, którzy mają za dużo wolnego czasu na wciskanie przycisku. Tymczasem on zhakował system, budując maszynkę z Lego, która zrobiła to za niego. Z jeszcze istotnych rzeczy na poligami, chyba o niczym nie zapomniałem. Tak, to byłoby właściwie wszystko. A, właśnie, Maciu dostał swoją kopię Battlefielda 3, zaczął już grać w singla, obiecał, że jutro będą pierwsze wrażenia. Po swoją kopię, z tego co wiem, pojechał też Konrad, więc mam nadzieję, że jutro dowiecie się więcej o tym, jak ta gra prezentuje się w singlu. Oczywiście nie to jest w niej najważniejsze, no ale wypadałoby jednak wiedzieć, co nam sprzedają jako kompletny produkt, bowiem nie tylko multi się liczy i kiedy serwery nie będą działać, da się pograć w singla. No i to chyba byłoby wszystko, co było dzisiaj na poligami. Dzięki, że oglądaliście. Następna dniówka już jutro, mniej więcej o tej samej porze. Do zobaczenia. Cześć.